Zapraszamy do jako do drugiego odcinka, bo mój tata i moja mama będą dalej robić, wiecie co, zbiornik wodny. Witajcie w naszym drugim vlogu. W dniu dzisiejszym dokończymy pracę nad naszym zbiornikiem. Przyłączymy dopływ wody, jak również odpływ do kranów w przyczepie. Pierwszą pracą, którą zacznę, to będzie wymiana tego węża wody, gdyż jest on spłaszczony, co może powodować niepoprawny przepływ wody do zbiornika wodnego. Wymienię na zwykły wąż, który jest przewidziany do wody, który już montowaliśmy w zbiorniku wodnym. I w ten sposób usztywnimy miejsce, które tutaj jest zaginane i ten przepływ będzie poprawny. Postanowiłem odciąć tylko ten wąż od wody, a to zabezpieczenie, które było na wężu od przewodu, zostawię dla bezpieczeństwa, żeby nie dochodziło żadnego zwarcia. Założę tutaj opaskę, która spowoduje, że nie będzie dostawała się woda. Tutaj mamy instalację, którą będziemy troszeczkę przerabiać. Teraz w tym momencie wąż, który doprowadza wodę, idzie tędy, idzie do obiegu, czyli cały czas pracuje z zewnątrz zbiornika. Musimy przerobić tak, aby ten wąż, który tu idzie, od tego momentu doprowadzał wodę do zbiornika, później powrócił z powrotem i podłączył się z powrotem w te miejsce. Także teraz tym naszym zadaniem będzie przewiercić w tym miejscu z wężem, odkręcić tutaj to miejsce. Teraz montujemy stycznik, który uruchamia pompę. Jego sposób działania polega na tym, iż w momencie, gdy jest przepływ powietrza, czyli nie jest ciśnienie za duże, jest otwarty i pozwala pompie pracować. W momencie, gdy zwiększy się ciśnienie, czyli zbiornik zostanie napełniony, zamknie się tutaj mikrostycznik i spowoduje to, że nie będzie dalszego przepływu prądu i pompa przestanie pracować. Teraz zamontujemy wąż, który będzie doprowadzał wodę do kranów. Zrobimy przez to w taki sposób, że zamontujemy dodatkową pompę w zbiorniku wody i wężem podłączymy ją do trójnika starej już instalacji wodnej, która znajduje się w przyczepie. Thank you.
teraz od kulantka zbiornika, który przeciwko zamontowaliśmy, w stronę starego tujnika przyłączymy wąż, który będzie realizował dopływ wody ze zbiornika do kranów. Po drodze zamontujemy jeszcze taki mikrostycznik, który będzie powodował zatrzymywanie pracy pompy w momencie zamknięcia kranu. Udało nam się dokończyć prace związane z instalacją wodną w naszej przyczepie. Tak jak żeśmy zapowiadali, mamy podłączenie z zewnątrz pompką do zbiornika i z zbiornika pompką do kranów, jak również zewnętrzne podłączenie poprzez sieć wodną, poprzez podpięcie węża ogrodowego. Nie chcieliśmy robić wlewania wody poprzez takie specjalne lejki. No, trzeba trzymać taki zbiornik w rękach, a tak naprawdę tą pompką zewnętrzną, którą będziemy mieli, będziemy donosić wodę i do tego pojemnika wkładać pompkę, co spowoduje to, że nie będziemy musieli dźwigać, podnosić do wlewania poprzez taki specjalny wlew, który Wam za chwileczkę pokażę, jak wygląda. Obyło się bez jakichś większych problemów. Za chwileczkę zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Instalację mam już sprawdzoną, ładnie podaje wodę, też ładnie pobiera wodę. Jedyną rzecz, którą musimy zmienić, to jest ten zawór, który zamyka pompkę. Najprawdopodobniej jest delikatnie uszkodzony i przepuszcza wodę i woda wraca z powrotem do pompki, doprowadzającej wodę do zbiornika. Więc zastosujemy zawór, który są dostępne w różnych sklepach hydraulicznych. Tutaj jest włącznik do pompy zewnętrznej. Tutaj przez ten wąż i na tym mikrostyczniku jest instalacja doprowadzająca wodę. Jak słychać, woda jest właśnie napełniana do zbiornika wodnego. Teraz zademonstruję, jak będzie to wyglądało w momencie, gdy zbiornik zostanie napełniony. Mamy aktualnie pełnego zbiornika, no za bardzo nie chcemy teraz napełniać, ale jest tam pływak i w momencie, gdy podniesiemy ten pływak do góry, następuje takie cykanie. Więc w ten sposób będziemy napełniać zbiornik. Będziemy wiedzieć, jeżeli się powstanie cykanie, zbiornik jest pełny. Tędy woda pompką podawana jest wężem poprzez mikrostycznik, który włącza pompkę w momencie otwarcia kranów. Teraz jak Beata otworzy kran i leci woda, włączyła się pompka. Właśnie ten mikrostycznik nam działa, ten drugi nam mikrostycznik nie działa. Nie wiemy do końca dlaczego, ale założymy po prostu zawór, który będzie powodował, że nie będzie powrotu wody. Jak będzie cykało, to wiemy, że już jest pełny. Także tak to wygląda. Na obecną chwilę instalacja elektryczna do zbiornika jest zrobiona tak, jak widać. Będziemy to oczywiście poprawiać, jak już będziemy robić instalację. Ogólnie woda jest aktualnie sprawna, podawanie wody, bo na razie jeszcze mamy problem z ciepłą wodą na gaz i z termą, też będziemy to próbować naprawiać, także obecnie to wygląda tak. Także, Misiu,
Na dzisiaj kończymy. Zbiornik mamy zrobiony, sprzątamy przyczepkę i jedziemy do domku. Najprawdopodobniej jutro zaczniemy działać z następnymi rzeczami. Myślę, że elektryka pójdzie w ruch, żebyśmy mogli usprawnić wszystkie rzeczy elektryczne.